druga część to jest Staniczka i Majteczek. Bo chciałem coś przekazać, moje przemyślenie, takie niezwykle ważne, bo jeżeli ta naturalność jest świętym gralem współczesności, to czemu, drogie panie, staracie się błysnąć w bluzeczce koronkowej na jedną rękę, na drugą gołą? Czemu staracie się wypaść i włożyć te takie prześliczne spodnie, które mają półtorej nogawki, bo druga jest urwana? Czemu staracie się wypaść tak modnie i tak niezwykle, a nie tak naturalnie? No bo chyba coś z tą naturalnością to nie jest tak. Bo ja nie wiem, czy akceptujecie faceta, który mówi: przyszłem na spotkanie i naturalnie dłubię w nosie. Chyba pragniecie niezwykłego księcia w bajki. Chyba pragniecie, żeby on nie był naturalny, tylko żeby był niezwykły. I dlatego moja propozycja. Uśmiechnijcie się szeroko, nienaturalnie, ale szeroko i radośnie.